Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Build & Company 2017. Jesteśmy tutaj w jakimś, można powiedzieć sobie, opuszczonym przedsiębiorstwie i zobaczmy, co tu musimy generalnie wykonać. Pozbądź się starych beczek, kiedy skończysz, zajmij się starymi rurami w budynku. Ok, akceptujemy kontrakt. Czyli tak, będzie nam potrzebna co? Piła z tego co mi się wydaje, tak? Czekajcie, tu jakiś był kiedyś. Właśnie, zmysł budowlańca. Dostarcz beczki do kontenera, ok. Aha, czy tu są beczki ekstra? Beczkę mogę sobie zabrać, mogę. Cyk, cyk. Dobra. 6 beczek musimy znaleźć. Cyk, jedna poszła. Tu jest gdzieś następna. Oj, chyba. Chyba tam gdzieś jest schowana. No właśnie, tej beczki ktoś ukrył. Ej, kurde. Dobra. Pole namiotowe, przychód 200. No i super. Ej, stary, a ja temu czy tak to wyrzuciłeś, co? Masz to tu wrzucić do środka, kurde. Dobra. Jest druga beczka. Ale musimy znaleźć jeszcze 4. Nie wiem, gdzie one są generalnie. Ale myślę, że zaraz je znajdziemy. Czekajcie, tutaj nie ma już nic. Okej. Tutaj też nic nie ma. Może tu gdzieś będzie jakaś u góry. Mogę tu wejść w ogóle? Halo, czemu tu nie mogę wejść? Nie mogę tu wejść, ale lipa. Albo coś się zbugowało, albo faktycznie tam się wejść nie da. Ale muszę tam wejść, bo tu jest jedna beczka u góry. Ej, halo. No tak, tu jest jedna beczka. Czy tu jednak trzeba wejść jakoś? No co za kupa? O, dobra, udało się na shifcie. Weźmy tą beczkę, pyk. Dobra, tu jest jeszcze jedna beczka. Tam jest jeszcze jedna, już widzę. Tak, poszła. Dobra. To w sumie nam zostały jeszcze, nie, czy 3 beczki musimy znaleźć, tak? Kurde. 2 na pewno widzę. Jeszcze jedną gdzieś. Jeszcze jedna gdzieś się skryła, skubana, no. Generalnie zadanie jest w miarę proste, tak? Musimy tylko beczki poukładać do kontenera i przetnąć rury. Myślę, że z rurami nie będzie tutaj dużego problemu. A, tu jest ta jedna, a jedna tu gdzieś jeszcze jest chyba. Gdzieś tam widziałem ją, zaraz zobaczymy naszym tutaj zmyśle budowlańca, kurde. Dobra, mamy 5 i jeszcze jedna beczka jest gdzieś tu z tyłu, ok. No musimy tutaj niestety, ale podybać trochę. O, jest jedna beczka, pyk, dobra. No i tutaj zadanie z beczkami jest zakończone. Teraz musimy przetnąć rury, tylko gdzie te rury są? Aha, już widzę, dobra, tutaj są rury. A są w środku? Nie, tutaj są na zewnątrz, znaczy w sensie, że w środku, czyli wewnątrz. Dobra, no to tniemy. Raz, cyk. Cyk. No i proszę, jak szybko poszło. Kurde, myślałem, że to będzie dłużej trwało. A tutaj dłużej nam zajęło zbieranie tych beczek, niż po prostu... niż po prostu cięcie tych rur. Aha, MD, ok. Dobra, zadanie zakończone. Mamy ukończony kontrakt. Mamy w sumie 6652 i możemy kupić kolejną posiadłość, czyli ogrody z altanami. Tylko teraz tak, czekajcie, muszę sprawdzić jedną ważną rzecz. Moja firma, ogrody z altanami 2,
powrót. Pole namiotowe. Czy są ogrody z alzanami? Jeden. Chyba nie ma. Chyba im o to chodziło generalnie. No bo kurde. Nie, sklep z narzędziami nie. Tu jest nieodkryte. Ogród z altanami 2. Betoniarka, wywrotka, pole namiotowe, twoja firma. No spoko. Nie, to chyba generalnie chyba chodzi o to, a raczej tak mi się wydaje. Chcę się tam tepnąć? Czy mogę się tu tepnąć? Chyba mogę, bo tu już kiedyś byłem. Mogę, dobra. No właśnie, ziemię przeznaczone na... Ok, kupujemy to. Dobra, kupiliśmy to za 5000. Musimy kupić, kurde, chwytak. A skąd ja mam kupić chwytak do mini ładowarki, ja się pytam. I tu generalnie jest coś do porobienia, tylko teraz czekajcie. Brak materiału, wzmocni drewniane chatki gwoździami. Nie mamy gwoździ. I tutaj nie mamy chwytaka w mini ładowarce. Czekajcie, ktoś dzwoni. Dobra, zobaczmy. Aha, mamy kupić 5 palet. Mamy kupić 5 palet. Czekajcie, że jest samouczek. Tutaj mamy tak, niektóre pory to aby je zakupić. No dobra, ale nie się kurde kupuje palety, halo. Czekajcie. Generalnie pójdziemy sobie na parking, weźmiemy sobie naszą ciężarówkę i mam nadzieję, że gra po prostu pokaże nam, gdzie mamy jechać po drewno. To jest tak. Chyba wywrotką bym to zawiózł, nie? 5 palet to mi to spokojnie wejdzie do tej wywrotki przecież. Dobra, bierzemy wywrotę. Czekajcie, gdzie my to mamy jechać? Tutaj jest skład drewna. No i wszystko jasne, ok, także lecimy sobie. Kamerka ładna, proszę. Stary klimacik, jak ja to lubię. O ja, czy ja tu wyjadę tym moim rzęchem? O Jezus, nawet wyjechałem, powiem wam, że nawet za bardzo wyjechaliśmy. Kurde, tak to ja nie chciałem, no ale dobra. Wow, ale żebym wyjechał. Dobra, jedziemy. Ej, a nie, dobra. Już nie mogę się przy tej kamery przyzwyczaić. Kurde, choler cię. Jedziesz, no czemu tu mi blokujesz, no? Ja mam tak średnio się tym jedzie na tej kamerze. Chyba już jednak wolę lepiej tak. Nie wiem, czy dobrze jedziemy, bo jakoś taką leśną drogą jedziemy. Ale tak, chyba tutaj jest skład drewna, to ja dobrze widzę. Oh yeah. Czyżbym tu musiał zaparkować sobie? No dobra, jestem. Jak to mam kupić teraz? Halo? Panie, drewno bym sobie chciał zakupić tutaj u was. Zobacz, to się tutaj robi. Nie, tutaj się nic nie robi. Jak tu się drewno kupuje, cholercia? No ale bez kitu. Czekajcie, wejdźmy na pomoc. Zmysł budowlańca. No niestety nic za nie popadło. Czekajcie, weźmy samouczek, to będzie tak. Dostarczanie na którym jazdem do miejsca załadunku, aby je zakupić. No to podjechałem tutaj. Aha, chyba, że to muszę tą dużą podjechać. Ta duża jest moja, nie? Czekajcie, coś mi tutaj nie pasi chyba. No nie, no, ja tak chyba nie mogę zrobić. Czekajcie, zobaczmy. Zobaczmy coś takiego. Tu mamy parking, więc mogę tutaj wszystko zrobić. Łącznie z czekajcie, ciężarówka, wywrotka. Może ciężarówkę weźmiemy do start. O, jest ciężarówka. Bingo.
wyrobi. Nie, jednak się nie wyrobi. Dobra, a tarczę złamać w pół. O! Teraz mogę deski zakupić, ja? Tak, kupujemy deski, mamy puste miejsca. 5 palet desek by trzeba było kupić. Czekajcie, wymagane jest. Kup materiał, 5 deski. Dobra, jak to mam kupić? Kup materiał, czy troszkę materiału? Tak, akceptuj. Jest, kupiliśmy 5 desek, dobra. Super. Wszystko załadowane, mamy kolejne połączenie. Teraz dostaw deski na plac budowy i je wyładuj. No dobra. Żaden problem, tak mi się to nie wydaje. Nie, ale bez kitu wam powiem, nie weszłoby to na tą ciężarówkę, na tą małą. Przecież to kurwa, tu 5 paletek. Tutaj patrzcie, prawie cały ten kit jest pełny. Wow, 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 wow. Dobra, jedźmy sobie. Tu generalnie niedaleko jest, także... Myślę, że spokojnie sobie dojedziemy, cyk. O, tutaj przejechałem. Dobra. Czemu to jest niezniszczalne, się pytam. Panie, gdzie ja to mam rozładować tutaj, tak? To już sobie sprawdzam, no czekajcie. Pokaż szczegóły posiadłości. Enter, dobra. Wyładuj materiały. A, proszę, deski wyładowane, także spoko. Mamy ten etap chyba zakończony. Co teraz mam zrobić? Się pytam, halo? Dostarcz deski i dokończ pracę na parceli. No deski żeśmy dostarczyli. Natomiast tutaj trzeba coś jeszcze zrobić. Czyli co? Mini ładowarka. Zbuduj drewniane chatki. A skąd mam wziąć chwytak do mini ładowarki, ja się pytam. Skoro ja go nie mam. Weźmy sobie tak. Czekajcie, nasze pojazdy. Mini ładowarka. I chwytak trzeba kupić za 500. A to sobie kupimy, dobra, nie ma problemu. Myślałem, że to jakaś gorsza jest ten impreza, ale myślę, ale widzicie jak sami. Jezus, widzicie sami, że to nie jest takie trudne. Dobra. Co ja tu szukam? Szukam tutaj sobie parkingu. Muszę iść na parking. Parking jest tam. Dostarczymy tutaj sobie tą małą ładowareczkę i powinniśmy sobie. Powinniśmy sobie tutaj ładnie, pięknie. O, wykonać tą misję. Pyk. Dobra, wsiadamy. No i ciśniemy. Pyr, 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 pyr. Ale mi się podoba ten klank tej kurde mini ładowarki. To jest coś pięknego. Dobra, ale ja tu mam wjechać, powiedzcie mi, co? Zawjechać czy coś do... Tego nie czaję. Tylko to jest moje. Czemu ja tu nie mogę wjechać? Kto to w ogóle wymyślił? Jest tu w ogóle jakiś wjazd? No nie ma tutaj nic. Kompletnie, patrzcie, całe ogrodzone. Wpis diet. Nawet tu wjechać nie można, no. Co ja to mam budować przez ten? Gieło was czy co? No nie wierzę po prostu. Po prostu nie wierzę. Czekajcie, dobra, jeszcze, ale... Może tu się jakoś to odblokowywuje? Aha, akceptuj zadanie. A, dobra, okej. Okay. O to chodziło. Już się wystraszyłem, dobra. Czekajcie, to musimy tak. Jak to funguje? Aha. Tu się da jakoś
puszczać ten hak czy coś? Czekaj, wracaj dźwigiem kółę. Trochę litny jest ten dźwig, no ale dobra, więc sobie poradzimy. Podnoszenie materiału, aha, czyli tylko tak to się robi, no dobra. Tak jak myślałem, lipa jest trochę, ale generalnie damy radę, patrzcie, cyk. Czemu się to nie chce zaczepić? Halo? A, dobra, już wiem. Patrzcie teraz. O, dobra, mamy to. Pyr, 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 pyr. To chyba nie można tak rzucać, jak w kontrakrzynie. A nie, no, nie, no generalnie jest dobrze, czyli można je rzucać, dobra. Podjechać sobie, o. Dobra, teoretycznie mamy drugą chatkę zbudowaną. Jeszcze nam trzy zostały. Syk. Dobra, i ostatnia paleta z deskami. Oj, czekajcie, dobra. O, jest. Genialnie. Czekajcie, co to mam sam zamontować? Serio? Bez jaj. No nie dawajcie, że teraz to muszę zamontować jeszcze. O kurde, to jest teraz skomplikowane. Nie, no czekajcie, nie tak. To zadanie mamy wykonane, no to okej, a teraz jak mam chatki zbudować? Halo, ja się pytam. Czy jakoś buduję te chatki, czy co? A, w ten sposób, dobra. Nie no, chatka, powiem, nawet całkiem spoko. Może nie za dużo, ale generalnie jest fajna, podoba mi się. Tutaj jest trochę inny typ chatki. Ale też jest okienko. Co jest w środku, za bardzo nie widać. Tu jest następna chatka, jeszcze jedna i chyba ostatnia już. No i jest, generalnie mamy tutaj zadanie z chatkami zakończone. Chatki całkiem fajnie się prezentują, więc myślę, że tutaj nasi tutaj goście, którzy będą nas odwiedzać, będą tutaj z tego zadowoleni. Ok, mamy tutaj kolejne expo. Zarobiliśmy, w sumie dostaliśmy 50 expa, ale możemy dostać jeszcze drugie 50, tylko musimy mieć, kurde, ten gwoździe do chatek, ale ja nie mam. Ale ja tutaj niestety nie mam.
gwoździ. Nie wiem, gdzie się kupuje gwoździe, gdzieś pewnie w sklepie jakimś. Ale generalnie to tak by to musiało wyglądać. Dobra, ale poczekajcie, zobaczmy sobie, co my tu mamy w ogóle. Tu jest skrób z alarmie, pole namiotowe, to nie, skład drewna, sklep z narzędziami. O, może tutaj będzie, może tutaj będą gwoździe do kupienia. Jakoś można, można, gwoździarka, o, patrzcie, jest gwoździarka. Samych gwoździ nie ma, ale jest normalna gwoździarka. Se kupię, cyk. Aha, gwoździ się już samych nie kupuje. Młot, palnik, ładunki wybuchowe, to nie dla nas. Dobra, to ciśniemy jeszcze raz tutaj do naszej chatki. Cyk, cyk. I ciekawe, czy teraz mogę. Dobra, akceptuj zadanie, pyk. Muszę wyciągnąć tam pewnie gwoździarkę. Nie, piłę nie, stary, gdzie tam. O, pajak poszło, kurde. Pyk, jak z karabinka strzela. Generalnie fajnie, podoba mi się to. Cyk. Nie, pisknął. No to są chyba po dwie na każdą chatkę. Cyk. O, tu nie, chciałem tak pod skosem, ale się nie da. O, pyk. Szkoda, że tych gwoździ nie widać jeszcze, to fajny taki efekt by był. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, tak? Tak. Tak. I ostatnie dwa. Pyk. I mamy chatki Jaftalala, patrzcie, kurde, normalnie. Pyk, 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 pyk. Puf, 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 puf. Kurde, prawie jak w Counter Strike'u. Sfinalizuj. Dobra, etap mamy ukończony. Generalnie nasze pole z altanami jest chyba już otwarte, tak? O, nawet fajnie to wygląda. Ok, czekajcie, mamy tylko jeden telefon. Teraz przy czas generować zyski. Dobra, miej oko na swoje inwestycje, będą wymagały twoje interwencje. Są inne sponsorki, czy coś o nich. Materiałach wtórnych, no nie słyszałem. Złom na wywrotkę. O Jezus, dobra, musimy jechać gdzieś tam. Teraz tak. Sobie pojedziemy, ale bym sobie pojechał tym tutaj. Moim autkiem bym sobie tutaj pojechał. Wpierw sobie go przywołam. Czekajcie, cyk. Półciężarówka dostarcz. Dobra, autko jest, także możemy wsiadać. I moi kochani, w tym odcinku by to było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Build and Demolish Company? Demolish and Build Company. Tak, dokładnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!